Witam serdecznie na kanale, jestem Demon i chciałem was zaprosić na kolejny odcinek z Wiedźmina 3 Dziki Gon. Znajdujemy się przed jaskinią, w miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio. No i pójdziemy sobie poszukać człowieka porwanego przez trolle. No to... Nie przedłużając, może wejdźmy sobie od razu tutaj. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, do subskrypcji kanału. Kliknijcie sobie też dzwoneczek. Kliknijcie sobie też dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o pojawiających się odcinkach oraz zapraszam na Discorda, na którym pojawiają się informacje o live'ach na Twitchu. No, nie przedłużając, chodźmy sobie dalej. Okej. Rozumiem, że nie chcecie ze mną w ogóle tak pertraktować czy coś, tylko od razu się bijemy, tak? Co jest? Czemu w ogóle HP nie traci? Nie no, traci, ale bardzo mało. Właśnie, obrażenia od ognia. Ja też nie dostaję jakieś dużo. Narodowy troll. Ustiar już trolle. Żywiołak. Hybrydy to nie będą. Istoty magiczne. Też nie, to jest tylko golem. Przeklęte, nie? Ogrowate. Nie? Reliktem to na pewno nie jest. Trupojadem też nie. Upiorem też to nie jest. Wampirem też nie. Czyli my nie mamy żadnego stworzenia. No nie mamy żadnego takiego stworzenia, kurczę. A dobrze, bo my przecież wszystkie trolle raczej staraliśmy się podejść w taki sposób. Zaczekajcie, czy ja mam w ogóle miecz uszkodzony 74%, no to nie jest tak źle. No, najwięcej to mi zabiera ten. Najwięcej to igni mi tu robi. Nowy wpis w bestiariuszu. No nareszcie. Ogrowaty. No właśnie. Troll lodowy. Queen. Ale przeciw ogrowatym. Okej. Okay. Czyli musimy zakładać oleje na ogrowatę. Spoko. Coś jeszcze jest?
jest kolejny troll. Humanoidzi, istoty magiczne, insektoidy, przeklęci, trupojady, wampiry, upiory, bestie. Nie mamy przeciwko ogrowatym, mamy tylko 10%. No niech będzie. Nie mam puszczyku. Okej, dosyć łatwy jest ten troll, nie? Zaatakować, bo i tak trzy ataki wchodzą, no właśnie. Kurczę, no ładne widoczki, no. Proszę, do góry jest tu wejście. No, zobaczmy sobie, żeby niczego nie pominąć. Coś się tam gotuje. Gdzie się coś gotuje? Chyba tutaj nie poszliśmy jeszcze, co nie? No właśnie. To jest kolejny troll? Tak. Też nic nie ma. Ty w ogóle mamy wyjście na zewnątrz. Tu jest jakiś... O proszę, tu mnie też prowadzi gdzieś do góry. Pytanie, czy my tędy mamy iść, czy tamtędy? Tam już byliśmy w jaskini. Zaraz sprawdzimy sobie tutaj. Co my tu mamy w ogóle? Jest... Tam coś jest w ogóle. Co to jest na mapie? Czyli tutaj jest coś oznaczone. Aha, i w lewo mogę sobie pójść. Szukaj człowieka porwanego przez trolle. I tam są później dwa punkty jeszcze. Okej, tu nic nie ma. Takie wyłomy, żeby się schować. Ale to wydaje mi się, że my źle idziemy. Nie wiem, co to w ogóle jest.
Idziemy zobaczyć, z ciekawości nawet. Torgualcze. A i mamy tutaj od razu przeniesienie się, okej. Okay. No dobra, ja już wiem, o co chodzi, ale to... W takim razie nie będę wam mówił. Jeżeli ktoś wie, to też nie piszcie w komentarzach, nie spoilerujcie. Bo mi się już przypomniało. No mniejsza o to. W każdym razie wróćmy sobie znaleźć tego człowieka, czyli musimy wrócić do jaskini z powrotem. Niczego nie ma? Schowanego? Ukrytego? Nie ma. Kilometrów zrobiliśmy. Co jest? Myślałem, że mnie coś atakuje, bo mi się pojawił komunikat. Tutaj moglibyśmy zejść tam. Nie wiem po co w ogóle. Więc nie schodźmy tam w ogóle. Co to było? No kurczaczek. Nic nie ma. Lotowe trole. Zabiliśmy chyba 3 sztuki, tak? Mniej więcej. Dobra. Czyli musimy wrócić teraz z powrotem tam na górę i pójść tamtym wyjściem, tak? Dobrze kminie? Chyba tak. Są te latające cały czas. Nie no, tu mnie wywala. Aha, bo tu było wejście, przepraszam. No racja. Racja, że to tutaj. Z tamtymi nie mogliśmy porozmawiać, ale z tymi już możemy. Ano, gotujemy, bo głodne. Hej, ty tam! No pomóż mi, woda robi się gorąca! Cicho tam! Potrzebuję tego człowieka. Nie, człowiek wygląda od Melchifa. W zagadki. To trudne. Lubicie zagadki? No to zagrajmy o tego człowieka. Jeśli wygram, zabieram go ze sobą. Jeśli przegram, skakuję do Gara. To dobre. Bardzo dobre. Niebulgota. Pierwsza zagadka. Dużo je. I dużo pije. Jest duży, chodzi i bije. Troll, rzecz jasna. Troll. Dobrze. Niech zada swoją zagadkę. Jestem lekki jak piórko. Ale nawet troll nie wstrzyma mnie długo. Siku? Zagadka za trudna!
Człowiek oszukał! Wygrałem uczciwie. Głupie zagadki. Jurko, troll trzyma, miesiku. Okej. Możesz iść? Tak. Dam sobie radę. Chodźmy stąd. Wszystko w porządku? Już nigdy w życiu nie pójdę do sauny, ale poza tym w porządku. Jak mogę ci się odwdzięczyć za uratowanie życia? Szukam Hjalmara. Hjalmara? Też jestem ciekawy, gdzie się podziewa, on i cała drużyna. Coś musiało się stać, skoro nie przyszli mnie szukać po tym, jak zniknąłem w nocy. A właściwie po co ci Hjalmar? Opowiedz mi o waszej wyprawie. Zaczęło się jak w najlepszych pieśniach, od porządnego sztormu. Żaglem targało jak kawałkiem szmaty. Potem, kiedy już widzieliśmy brzeg, opadły nas syreny, jakby tylko czekały. Ale pewnie wyszlibyśmy z tego jakoś, gdyby nie Sternik. Sternik popełnił błąd? Raczej jego matka, wydając go na świat. Głupiec nasłuchał się bajań, napchał do uszu wosku i nie słyszał naszych ostrzeżeń. No i wpakował nas prosto na skały. Kilku zginęło. Rannych musieliśmy ciągnąć na noszach, a syreny ciągle nie odpuszczały. Hjalmar dołu róg, ale podeszliśmy za blisko zbocza i runęła na nas lawina. Rzeczywiście mieliście pecha. I co było potem? Dotarliśmy do tego szaleńca z okrętu i w końcu rozbiliśmy obóz przy wieży strażniczej. I wyglądało na to, że na chwilę wszystko się uspokoiło. Krach przysłał mnie po Hjalmara. Na Ard Skellig będą wybierać nowego króla i wszyscy czekają na powrót młodego Ancraid. Czyli już się zaczęło. Hjalmar władcą całego Skellige. Myślisz, że się nie nadaje? Hjalmar bywa nieodpowiedzialny, uparty i nigdy nie słucha rad, ale to świetny przywódca. Przyjaźnię się z nim od dziecka, z nim i z Cerys. Cerys też się zgłosiła. Cerys? Ale ona... Ona jest przecież... Jest nieodrodną córką Kracha. A Krach? Poparł ją? Pozwolił jej wyruszyć na jakąś szaloną wyprawę? Nie był zachwycony, zwłaszcza, że Cerys nic mu wcześniej nie powiedziała. Mnie też nie. A gdzie popłynęła? I kto był z nią? Na Spikerok. Sama. Sama? Psa krew! Gdyby tylko Hjalmar... Wiesz, czy już wróciła? Tak, wróciła. Poza tym udało jej się osiągnąć to, co zamierzała. Dzięki Bogom. Dlaczego odłączyłeś się od reszty? Bo na nocnej warcie zobaczyłem, jak Egnar z Faroe kradnie Hjalmarowi róg Hornwala, którym odstraszaliśmy syreny, i wymyka się z obozu, to poszedłem za nim. Nie mam pojęcia, co mu strzeliło do tego rudego łba. 1000 razy mówiłem Hjalmarowi, żeby go nie brać ze sobą. I co, udało ci się go dogonić? Tak, w tych jaskiniach. Drań narobił takiego wrzasku, że ściągnął trole. Myślałem, że mnie zeżrą od razu, ale najpierw wsadziły mnie do marynaty. Dziś uznałeś, że już czas i jak nic byłoby po mnie, gdybyś mi nie pomógł. Wiesz, gdzie Hjalmar chciał szukać giganta? Dowiedzieliśmy się, że ma swoje leże w jaskiniach nad wioską. Hjalmar chciał tam przeprawić się przez jezioro. Wigi pomyleniec upierał się, że jest lepsza droga przez kopalnię, ale nikt nie chciał się pchać w łapy potworom. To mi wystarczy. Bywaj. Czekaj, pójdę z tobą. Na szczęście trolle nie wzięły mojego łuku na podpałkę. Okej, w sumie może mi się przydać. Łucznik, jak będę walczył na blisko. Dobrze, ruszajmy. Nawet się ubrał cały. Przedostań się przez jezioro, korzystając z wiedźmińskich zmysłów, widzę śladami ciągniętej, przepraszam. By znaleźć się, jak Hjalmara, zbadaj ruiny.
Najpierw chyba tą ciągniętą łódź sobie pójdziemy zbadać, co? Bo jest najbliżej, tak mi się wydaje. Pójdziemy tu. Ze śladami ciągniętej łodzi. Później pójdziemy sobie tu zbadać ruiny. A później przedostań się przez jezioro. To jest jakieś jezioro? Aha, że niby to jezioro, tak? O to chodzi? Czy o co chodzi? Zobaczymy. Najpierw idziemy tutaj, w to miejsce. Dobra. Chodź, Maćku, nadążysz za mną w ogóle biegać? Co? Chyba nadążysz. A jeżeli bym się przeteleportował? Ciekawe, czy on też się przeteleportuje, jak ja się przeteleportuję. Kurde, ja go zgubię chyba. Tak mi się wydaje. No, leci. W sumie on był dobrym łucznikiem, bo pozabijał tu Nekery i tak dalej. Z tego co pamiętam, no on mi się może przydać. Dobra, będziemy szli dalej tropem tej łodzi, nie? O, a to w górę. Aha, bo my się tutaj rozdzieliliśmy, czyli idziemy w tą stronę. A i dojdziemy pewnie do tego drugiego punktu, nie? Tak to pewnie będzie wyglądało. Co my tu mamy? Nie mamy tu chyba nic. Ty wiem, jak wszedłeś za mną? Czy nie wszedłeś za mną? Chciałeś wejść, okej. Co tu się rozdzieliło? To jeden z ludzi Hjalmara. Wykrwawił się podczas ucieczki. Ciekawe, co stało się z resztą. Nie mogę zbadać... Pewnie planowali ją naprawić. No dobra, dobra. To mi sporo mówi. Czyli musimy się przedostać teraz w tamtą stronę. Tędy, tak? Gdzie są? No, idziesz. Tak, coś ich tu zaatakowało, zdecydowanie. Mamy drogowskaz. Ślady bitwy. Do chaty wejdziemy, nie wejdziemy. Tu wejdziemy. Sporo materiałów, sporo jakichś zapasów, tylko tu nie będzie. O, floreny. Okej, okay, czyli jednak fajne rzeczy to mają. To prawda nie wszystkie, ale jakieś nam się na pewno przydadzą. Burza się rozpadało ostro. Tu jest też chata jakaś. Zamknięta. Niestety. Aha, tutaj nie wejdziemy. O, tu jest woreczek. Gigant ich ścigał. Uciekali w stronę jaskiń. Okej. Okay. Czyli przedostaj się przez jezioro i podążaj za śladem stóp i krwi. Podążamy na razie za śladem. Spróbujemy się dowiedzieć, co z Hjalmarem. Kurczę, lubicie dźwięk deszczu i burzy? Bo ja lubię, nie wiem. Jest coś takiego uspokajającego w tym wszystkim. Niby to wali i tak dalej, ale coś jest takiego uspokajającego w tym. Przynajmniej ja tak mam, nie wiem jakby. Tam jest jaskinia jakaś. O
kurczaczek głęboko. Najpierw bym sobie ją zwiedził, wiecie co? Zanim pójdziemy dalej. Jest spadek do środka jakiś, dobra, nie będziemy tam wchodzić jednak, bo możemy stąd nie wyjść. Albo jeszcze spotkamy coś, czego byśmy nie chcieli spotkać. Ja się domyślam, że na pewno ten gigant będzie miał tu gdzieś swoje leże, bo oni powiedzieli, że w górze wioski, no idziemy pod górę cały czas. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś wejście właśnie tam, które myśmy... Gigant próbował dostać się do jaskini, ale chyba zrezygnował. Ha, czyli my teraz do tej jaskini wchodzimy. Szedł tędy. Tam coś jest. Czy my przypadkiem teraz nie wchodzimy i tak do tej jaskini? Na tyle głęboko, żebym nie rozbił się o skałę na dole. Czyli jednak skaczemy. No dobra. Czy tamten ziemniak też za mną skoczy? Tego nie wiem. A raczej wątpię, że on skoczy ze mną. Okej. Ale dobrudziliśmy trochę wodę. Jest tam ciało jakieś w wodzie. A jest też ziemek, jak się wystraszyłem. Co tu jest, złoto? Wygląda jak złoto, nie? Pytanie, tam jest jakaś droga dalej. Tu jest ciało. Dobra, zróbmy najpierw tutaj sobie. Okej. Jeszcze tam jest skrzyneczka jakaś. Czy on za mną pływa? Chyba nie. Okej. Dobra, i tu dalej nic nie ma, co nie? Chyba nie ma. Dobra, to wracamy. Dobra, idziemy teraz tutaj zajrzeć. Bo tutaj też coś jest. Laleczki do praktyki jakieś. Tutaj nie byliśmy jeszcze, co nie? Bo tam widzę jakieś... No właśnie, tu nie byliśmy. Dobra. Tu jest jakieś przejście. Tam coś jest u góry. Tu jest jakieś przejście, ale nic tu nie ma w środku. Okej, przejdźmy sobie tu w takim razie. Tędy prowadzą ślady dalej. Jest harpia. Czyste cięcie. Łeb pewnie wystrzelił na sążeń w górę. Walczył do końca. Interakcji. Zasiekli ją. Pewnie we dwóch. Reszta drużyny poszła dalej. Ciekawe, ilu ich zostało.
A no ciekawe. Hjalmar stracił tu sporo ludzi. Arvi ten Tordaroch. Tak się upierał, żeby z nami płynąć. Beczka wybuchowa. A ile tu jest złota w ogóle, nie? Zobaczcie. I tu, z tego co widzę, można zejść na dół. Tylko czy my tu później wejdziemy? Tam jest jakaś skrzynka. Okej. Czy są wszystkie skrzynie wybuchowe? Czy to jest drabina jakaś? Nie ma. Okej, to się zajmie tymi. Ciała. Druga. Jest kolejna. A ty stary, dasz radę jakąś zestrzelić czy coś? Nie wiem. Jeszcze jedna. Okej. Teraz ją trafiłeś. No to fajnie, jak leżała na ziemi. Brawo dla ciebie. Pół drzewa, w ogóle tu drzewo rośnie, to co jest? Nie chciałbym spać, ale może coś jest za drzewem. Chciałbym zobaczyć to drzewo dookoła. Nie ma tu niczego, szkoda. Ale mega to wygląda, takie drzewo tu w środku. Tu jest w ogóle drabina. Jakieś wejście tu jest. Zacznijmy może kota. Była czarna krew, nie? Kot był tu. Co? O właśnie. Ha, my idziemy teraz dalej, tak? Tamto mnie interesuje jeszcze to, co pominaliśmy. Tak szczerze powiedziawszy. Tu jest jakieś wyjście. Wrócimy się najpierw, żeby zobaczyć tam. Tak serio powiem wam. A w ogóle to tu mnie interesuje też to zejście. Tu jest drabina. Nie, to nie jest drabina. Tamta woda też mnie interesuje, czy nie ma czegoś w niej. Kurde, jest tu dużo rzeczy takich do poszukiwań. Nie wpadnij mi tam, proszę cię, bo nie wiem, gdzie my spadniemy. Ale też mnie interesuje. O właśnie, tu jest zejście. No i dobra. Czy mi tu coś tutaj było, pamiętam na końcu. Beczka. To jest beczka do rozwalenia? Nie. Okej, Stabat Vimeritu, nice. Podoba mi się to. Tu jest chyba wyjście? To wygląda. Dwimeryt znowu. Czy to nie jest wyjście? Nie no, no jest normalne wyjście, jest skrzynka nawet też. Okej. Tam jest mnóstwo harpii i tu dalej nic nie ma, co nie? Tu już pewnie dalej się nic nie da zrobić, no właśnie. Tutaj jakbyśmy spadli, no to GG. Musimy od nowa wszędzie wchodzić. Ale spoko, dobrze, że jest tutaj wejście z powrotem. Tu gdzieś było takie do góry, o tam.
Tylko naprawdę jeszcze mnie interesuje to takie wejście. Ta woda mnie interesuje, o może tak. Więc harpie się tu respią cały czas. Ale idźmy na razie za tymi, za śladami. Bo tam na dół jak zeskoczę, to ja nie wiem gdzie ja będę. Tak szczerze powiedziawszy. No zaraz nam się kot kończy, przydałoby się przejść jeszcze kawałek, żeby popatrzeć. No proszę. No nie wyciągnął mi miecza za szybko. O, ty dziadu. I co, paski? To się w ogóle zablokował w jakiś sposób, nie wiem. Kot się nam skończył, już nie mam kota, musiałbym sobie pomedytować. Gdzie nasz łucznik jest, co? To mnie bardzo interesuje, on się pewnie pojawi przy nas niedługo. Dostaliśmy obrażeń dużo. Okej. Tu niczego nie pominąłem. Chyba nie. Rozpłatał ją na pół. Ciekawe, czy znajdziemy tego Hjalmara. Rozpłatał ją na pół. No dobra, podnieś, nie trop. O proszę. Ten ziomek za nami nie poszedł? Kuźnia. I mamy tutaj ten. Tam coś jest. Tu jest kuźnia. W kuźni też w środku coś jest. Jest i Foltan. Folan, przepraszam. Dobra, ale to sobie zakończymy odcineczek. Folan będzie cały czas biegł. Aż do końca, tak mi się wydaje. Także dzięki za przybycie, za oglądanie. Zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji kanału, niech rośnie, niech dociera do dalszej publiczności. Kliknijcie sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia oraz zapraszam na Discorda, na którym pojawiają się informacje o live'ach, które znowu są na Twitchu, a na Twitchu gramy sobie w różne inne gierki. Także serdecznie zapraszam. No i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Elo!